Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat noda, który nazywa się Brightness or Contrast. Czyli noda, który steruje jasnością obrazu, czy też jego jaskrawością oraz kontrastem pomiędzy poszczególnymi elementami. Przygotowałem już krótki układ nodów, do których wczytałem sobie do noda o nazwie Image dwa obrazki. W pierwszym jest zdjęcie, o którym chyba jeszcze nie miałem okazji powiedzieć, a w drugim jest zdjęcie, o którym też nie miałem okazji jeszcze powiedzieć. W każdym razie, jest to zdjęcie, każde z nich zrobione przeze mnie aparatem podczas tego długiego weekendu majowego i jedno z nich wygląda całkiem nieciekawie. Ale omawiając ten nod, jasność i kontrast, nadaje się ono doskonale do pokazania, o co w tym nodzie chodzi. Aby było widać dokładnie, co się dzieje, zamiast zwykłego noda o nazwie Viewer, dodam nod o nazwie Split Viewer. Przy okazji powiększę scenę na cały ekran, tak żeby było lepiej widać. Split Viewer pozwala mi wyświetlić sobie obszar w backgroundzie, ale podzielony na dwa rejony. I o tym opowiadałem, gdy mówiliśmy sobie o nodach wynikowych. W związku z tym teraz dodam do tego noda obrazek i obejrzymy sobie działanie noda, który nazywa się Bright Contrast. Oczywiście trzeba połączyć te nody w odpowiedni sposób i włączyć backdrop, czy też backdrop. Pomniejszę troszeczkę ten obraz, przesunę go, aby było widać dokładnie, co się dzieje. No i teraz na razie nie widać żadnej różnicy, ponieważ ten nasz node Bright Contrast jest ustawiony w pozycji domyślnej. Troszkę te nody ustawię w taki sposób, aby można było widzieć całą scenę bez żadnych problemów. Jeszcze moment i za chwilę będziemy mogli działać. No więc mam nadzieję, że teraz to wszystko będzie dobrze widoczne. Bright Contrast pozwala na zmianę jasności lub kontrastu obrazka, a także dowolnego elementu, który do niego wprowadzimy jako obrazek, a więc może to być nasza scena, może to być klatka naszego filmu itd. Jeżeli brightness powiększa do wartości maksymalnej, która wynosi 100, to nasz obrazek stanie się całkiem biały. Widać go tutaj w dolnej połowie, mógłbym ewentualnie faktor przesunąć na 100, będzie widać wtedy całość, tak samo jak w przypadku viewer. Jeżeli brightness zmniejsza i ustawi go na wartość minus 100, to będzie jego krańcowa wartość oznaczająca kolor czarny. Więc jasność jest, myślę, że zrozumiałym parametrem. Można oczywiście sterować tą jasnością z jakiegoś innego noda, ale jest to w zasadzie sprawa prosta i nie wymaga chyba większego tłumaczenia. Natomiast ciekawe rzeczy zaczynają się dziać wtedy, kiedy ta wartość jest pomiędzy wartościami krańcowymi. Oczywiście 0 to jest wartość równowagowa, która nie zmienia nic w naszym obrazku, ponieważ widać, że nasz nod dzielący obrazek na pół niczym się nie różni, górna część od dolnej, ale jeżeli ten brightness ustawię na przykład na wartość mniejszą od zera, jakąś ułamkową, to widać, że część naszego obrazka robi się automatycznie ciemniejsza. Jest to oczywiście zgodne z oczekiwaniami, ale sterując tą wartością jasności można doprowadzić do pewnego przyciemnienia, które będzie zamazywało kolory w obrazku. Proszę zobaczyć, że pewne elementy, które normalnie były takie jasne, teraz robią się coraz bardziej kontrastowe i ich ciemność, czy też poziom ich zaciemnienia wzrasta. Ten poziom zaciemnienia można dodatkowo pogłębić, używając parametru takiego jak kontrast. Jeżeli teraz ruszę kontrastem w górę lub w dół, to mogę powiększyć lub pomniejszyć ostrość pomiędzy rejonem ciemnym i jasnym na obrazku w obszarze tam, gdzie jest granica między kolorami. Dla przykładu, jeżeli będę zmniejszał również kontrast, to obrazek będzie wracał do swojej pierwotnej formy, chociaż będzie oczywiście troszeczkę ciemniejszy, troszeczkę bardziej zaszumiony oczywiście i tak dalej. A więc zmniejszając kontrast, o dziwo, w pewien sposób zwiększam jasność obrazka. Jest to taki dosyć ciekawy efekt. Ok, mogę wrócić do prawie że wyjściowego układu, który będzie teraz robił się coraz jaśniejszy, ze względu na to, że kontrast jest coraz mniejszy, ale jadąc w drugą stronę, mogę ten kontrast powiększyć powyżej wartości 0 i wtedy spowoduje, że granice między obszarami zrobią się bardzo ostre. A więc z takiego ładnego, różowego, gradientowego, niejasnego, rozmytego obrazka otrzymuję coś takiego bardzo hardkorowego, bardzo ciemnego. Zwiększając ten kontrast do wartości ekstremalnych, mogę spowodować, że przyciemnią się, czy też zaostrzą również inne części obrazka, które poprzednio były w ogóle niewidoczne. Zróbmy może podział poziomy. Proszę zobaczyć, w poziomym podziale to wygląda teraz w taki sposób. Ok? Pojawiły się po prawej stronie na dole jakieś dziwne obszary zielone, których wcześniej w ogóle nie było widać i tak dalej. To jest oczywiście wartość bardzo przesadzona przy tych parametrach i ona oczywiście nadaje się tylko do jakichś psychodelicznych scen, tam gdzie chcemy, żeby kolory były naprawdę ostre i zupełnie nierealistyczne. Natomiast w zwykłych sytuacjach ten not przydaje się do jakiejś takiej delikatnej korekty jasności, czy też do delikatnego podbicia barw. Pokażę może, jak to wygląda w przypadku takich niewielkich ustawień. Tutaj damy 50. No i teraz widać, że tej różnicy prawie nie ma.
Może w pionie to sprawdźmy. Proszę zobaczyć, ten dolny obszar to jest obszar, który wynika z działania mojego noda. Jeżeli brightness ustawię na przykład na minus 10, to już wtedy widać, że ta wartość jest za duża, za mocna. Spróbujmy dać minus 3. Tak metodą prób i błędów ustawimy sobie lekkie podbicie barw, lekkie ich uwypuklenie, lekkie zaostrzenie. Przy jednoczesnym pozostawieniu tła, praktycznie rzecz biorąc, bez zmian. Więc za pomocą takiego noda, tak podsumowując, można uzyskać pewne podkreślenie pewnych fragmentów sceny, zwłaszcza tych, które kontrastowo odróżniają się od tła. No i teraz przejdźmy może do tego drugiego obrazka. Split Viewer nie będzie mi już potrzebny, dodam za to zwykły viewer. Zwykły viewer będzie pokazywał mi cały obrazek w jednym kawałku, bez podziału na oryginał. I przełączę się teraz do tego obrazka, który jest na dole, do tej siatki. Jest to obrazek siatki, może dla normalnych ustawień, pokażę jak wygląda. Wyglądał tak, zrobiona zwykła siatka z takimi ustawieniami aparatu, aby czas naświetlania był możliwie krótki. Dzięki temu w jasno, słonecznie oświetlonej siatce znikło tło, które było za nią. I ktoś mógłby pomyśleć, że zwiększając jasność będzie można wydobyć takie tło, ale okazuje się, że wcale nieprawda. Jak widać, teraz powiększam jasność obrazka i tła spod tej siatki za bardzo nie widzę. Nawet jeżeli spróbuję powiększyć kontrast, aby nieco zniwelować efekt tego rozjaśnienia, wprowadzić większe różnice, tło się nie pojawia. I mówię o tym dlatego, że wbrew pozorom sterowanie jasnością nie powiększa jasności samego obrazka. Nie można wyjąć z tego obrazka jakichś elementów. Zresztą tutaj, jakby się dobrze przyjrzeć, to tam jakieś takie delikatne cienie czegoś się pojawiają, ale to jeszcze jest daleko do tego, żeby coś tam było widać. Jeżeli spróbuję zmniejszyć kontrast, to również nie ma jakby efektu, w którym można byłoby wyjąć to, co jest spod siatki. I to, co jest za tą siatką, może być wyjęte za pomocą innego noda, który nazywa się gamma. Gammę za chwilę pokażę w następnym tutorialu i myślę, że wtedy stanie się jasne. Tajemnica jakby zostanie odkryta i zobaczymy, co za tą siatką się kryje. A tymczasem dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia.